Siema na moim kanale, ja jestem Rado Jones i dzisiaj jest ze mną Sajek. Siem. W dzisiejszym odcinku będzie to ocenka samochodów z Discorda, które wysyłacie. Będziemy razem oceniać, Tak, naprawdę. więc zapraszam do oglądania. No więc pierwszy samochód jest od widza WL Pazi, jest to taki Longhorn. Więc, no tak, ogólnie jest to taki czarno-żółty samochód. No, Nawet ładnie spoko wygląda, no, nie? może być, może być. Tajry są takie średnie. Ale pasują trochę, chociaż. No kolorystycznie. No tak, ale mi się też jakoś tak, właśnie one się bardzo rzucają w oczy, bo taki prosty samochód, a tu nagle ten napis, który trochę przeszkadza w tym przypadku. No jest spoko, środek bym dopracował troszeczkę tego żółtego, bo tu jest na zewnątrz czarno-żółty samochód, a tu no nie ma nic takiego. Więc moja ocenka tego samochodu to takie 7 na 10. Też myślę, że 7 na 10. No jest spoko, nie? Ja bym poprawił tylko środek i może opony, ale nie są złe. Myślę, że można znaleźć ładniejszą, a czasami nawet wystarczy po prostu zwyczajna bez naklejki. I to zazwyczaj wygląda nawet lepiej. Drugim samochodem będzie Raptor Frost Edition od widza Ata. I tutaj tak, jest to tak stary samochód, czyli Raptor. Stara tekstura, czyli Frost. Chyba tutaj chciał zrobić taki OG samochód trochę. No i myślę, że to całkiem fajnie się prezentuje. Raptor moim zdaniem, jak na te OG samochody, jest całkiem fajny. Tutaj dopasowanie spoko. Nie podobają mi się felgi. Kolorystycznie mi pasują, też się nie ale mi podobają się nie właśnie. podobają. Te opony mogą być. Ich fanem nie jestem jakoś bardzo tych opon. Są dla mnie lepsze białe opony w jailbreaku, ale to jest tylko moja opinia. No moja ocena na tego auto to będzie takie 6 na 10. Dla mnie to też takie w sumie 6 na 10, bo to takie basicowe auto. Jest no. ładne, ale dużo się nie dzieje. Kolejne auto jest od It's Pixel Dragon, jest to takie kaczkowe Power 1. Jest to tuning taki kaczkowy, te felgi mi się całkiem podobają w sumie. No. Takie nietypowe, spoiler nie pasuje strasznie. Mi też się nie podoba w ogóle. Mi się podoba ten kaczkowy samochód. Ja bym poprawił tylko ten spoiler i wtedy to by było moim zdaniem prawie że idealny samochód. Moja ocenka tego samochodu to takie 7,75 na 10. Ja bym dał 8 na 10. No i następnym samochodem będzie Takila Matador od widza Paweł Escobar. No jest to samochód czarno-pomarańczowy, który myślę, że jest naprawdę całkiem fajny i mi się całkiem podoba ten samochód. Niestety te opony, które nie wiem po co ludzie ciągle dodają do tych samochodów, one nawet do tego samochodu nie pasują. Dodałbym inne, są lepsze też trochę do tego. Dodałbym inne opony, jakieś pomarańczowe, albo po prostu bym opon nie dawał. Bardzo często jak się daje defaultowe, to to najlepiej wygląda moim zdaniem. No jest okej. Okay. Moja ocenka to takie 7 na 10. No spoko, jest też 8 na 10, bo lubię La Matadora. Kolejne auto to Power 1 od WIG11 LOL. Stało ono do oceny to auto w teksturze Pixel. Ogólnie auto spoko wygląda, no. Zmieniłbym tylko te felgi na Bricksety, bo nie pasują do Power 1 te felgi strasznie. No. Co ty myślisz o tym? No ja bym tak, ogólnie jeśli chodzi o samochód, to tak, jest fajny. Spoiler może być, choć zmieniłbym na lepszy. Felgi, nie mam aż takiego dużego problemu do tych felg, chociaż zmieniłbym na lepszy. Te Brickset chyba by też faktycznie lepiej pasował. Opony, to jest porażka. Ja bym też zmienił te szyby. Nie lubię kolorowych szyb w tej grze, no. no. Moja ocenka tego samochodu to będzie takie 7 na 10. Ja bym dał piątkę przez te felgi. No i zaczynamy. Kolejny samochód jest od gracza King.pl. Jest to Torero złota wersja. No tak, jeśli chodzi o dzienną wersję tego samochodu, to jak najbardziej wszystko do siebie fajnie pasuje. Chociaż nie jestem fanem koloru gold w dzień. No i w nocy, no gold lepiej wygląda, ale poza tym to tutaj za dużo do siebie tutaj rzeczy nie pasuje. Moja ocenka tego samochodu to jest takie 6,5 na 10. Dla mnie nie podobają mi się te felgi. W dziennej wersji nawet okej to wygląda, ale w nocnej to się bardzo wyróżniają. Spoiler jest w sumie spoko, rzadko go widać, a nie jest jakiś tragiczny. No. W sumie w miarę to wszystko jakoś wam pasuje. Dałbym 7. Dobrze, mamy następny samochód od gracza Piotrkowy. Jest to taki roadster. No, taki różowy roadster. Mamy tutaj Piggy Rimsy. Mamy jeszcze opony Badons i taka teksturka. I to wszystko do siebie, muszę przyznać, że niestety, ale pasuje.
Ale poza tym, że to do siebie pasuje, to nic w tym samochodzie fajnego nie ma. W środku też za bardzo nie widać. W ogóle jakiś, nie wiem, żółty on jest chyba? Złoty jakiś taki? Po tym środek skinie nie pasuje. W ogóle nie pasuje. Jeszcze Roadster dla mnie jest paskudnym samochodem. No moja ocenka tego samochodu to takie 3 na 10. Jak dla mnie byłby lepszy, tylko jakby zdjął tą teksturkę i spoiler. To by było okej. Daję czwórkę. Bardzo dziękuję za oglądanie. Nie zapomnij zostawienia łapeczki w górę pod tym filmem o subie wraz z dzwoneczkiem na moim kanale oraz zapraszam was na kanał Sajka, który też nagrywa bardzo fajne filmy z Jailbreaka. To się zgadza. Miłego dnia lub nocy. Nara. Cześć.